A sponsorem tego kanału i wszystkiego co mam w lodówce, i wszystkiego co wkładam do piekarnika albo mikrofalówki, albo smażę na patelni, albo duszę yy, i w ogóle wszystkiego co ja jem, jest Team SK Gaming. A jak chcesz, to zostaw łapę, zostaw suba i komentarz, ale to jak chcesz. A jak nie chcesz. To nie. Nie ma co kartek marnować. Zapraszam. Miło jest, przyjemnie tak, poranna kawusia. No to dobra, no to czas zepsuć humor. Czas porozmawiać o tych, których obrażałem najczęściej, a takich jest sporo. Albo może nie najczęściej, tylko tych, których obrażałem, których atakowałem, których męczyłem, a wcale za złych ich nie uważam, a wcale nie, a wcale nie uważam, że e, było to e, uzasadnione do końca. Tak się czasami zdarza. Każdy ma swój styl wypowiedzi, ja akurat mam taki, że. Lubię podostrzyć, że lubię uszczypnąć, że lubię się pobawić słowem, eee, zresztą bawiliście się razem tym ze mną, także myślę, że to oddało, to oddało i myślę, że nikt nie będzie miał mi za złe, a więc powoli będziemy zaczynać. To jest top 5 ludzi, których Dave męczył najbardziej. Ale zanim do ludzi, to jeszcze zatrzymamy się na chwilę przy organizacji i przy tym jak nieludzko. Ja traktowałem, bo może i była źle zarządzana, może i dziwne decyzje. Jej towarzyszyły całemu, całej działalności tychże tejże, tejże ekipy, aczkolwiek wcale nie należało im się. Takie gradowicie, które czasami w nich na nich zsyłałem, no. Co prawda, oni też się tym bawili, ich to bawiło, wszystkich ludzi związanych z, z No Name Esports, bo to o nich właśnie mówię, ale rzeczywiście oni dostawali, oni dostawali najbardziej. Nie jest to jeszcze żadne top, e, top miejsce, ale przypomniało mi się i aż głupio by było o nich nie powiedzieć. No Name Esports, no teraz powie, powinienem, teraz miałem powiedzieć przepraszam, ale przepraszam, gardełko. I nie przeszło, mi przez, nie przeszło mi te słowa przez nie. Na no, e sport gdzieś tam poza topką, ale na pewno było. Miejsce piąte należy do Kastera, należy do komentatora. Jak widzicie tutaj w, w rogu, tu Tu jak widzicie w rogu Michał Suzano Łaciński, aktualnie komentator NetPocket. Być może też Loe na pewno, na pewno komentator i z nim jest najbardziej kojarzony. Zawsze gdzieś tam ode mnie dostawał, zawsze go podgryzałem jak tylko mogłem. I choć ciągle uważam, że jest to średni komentator, a może nawet i słaby. Oczywiście jest to moja opinia, i mi czasami ciężko było wysłuchać meczy z jego udziałem, to nie zmienia to faktu, że jednak szczypałem go ile mogłem, a tak naprawdę jest to serdeczny, miły i zawsze pomocny chłop, który jak widać chce, a to jest ważne w tym fachu, żeby chcieć, żeby się starać, żeby walczyć, a on zdecydowanie to ma i... Walczy, walczy, po prostu walczy, bo jest jego pełno i myślę, że jeszcze sporo fajnych chwil esportowych przed nim. Ja na pewno trzymam kciuki. Tak jak mówię, nie zmieniam swojego zdania na temat, e, na temat tego, jaki poziom komentarza prezentuje. Niemniej jednak, jest to kolega, któremu pionę chętnie bym zbił. Znowu zaglądamy do UGaming, bo tam na miejscu czwartym, tak, na miejscu czwartym, Bartek Mazur, znany jako Mazy, znany jako Grek oraz człowiek, który dużo przeklina i dużo osób obraża na socjalach. No, z tego też jest znany, aczkolwiek najczęściej mówi się na niego po prostu Mazi, u UGaming, MVP sezonu. I wtedy zaczął się największe, zaczęły się największe jaja z mojej strony, bo od tamtej pory wiecznie mi to siedzi w głowie, gdyż ciągle uważam, że mazin najlepszym zawodnikiem w gaming nie był i to nawet blisko mu tego nie było, bo w drużynie zwycięzców było wielu, którzy lepiej się prezentowali w tym sezonie. Nie zmienia to jednak faktu, że on to zdobył i jakieś tam na pewno gratulacje się mu należały, a nie tylko śmiech. Śmiech i jakieś Podśmiechujki, które stosowałem i stosuję zresztą dalej. Za co obrażam Maziego? Nie wiem. Zawsze był śmieszny jakiś taki, a lubię jego grę i szanuję jako człowieka i lubię go prywatnie, bo poznaliśmy się we Spocie. Co takiego się działo, co takiego było w Mazim, że zawsze był gdzieś atakowany w mojej kuchni? Nie wiem, ale podejrzewam, że to się akurat nie zmieni. Widzicie tego Alvaro, który stoi obok mnie? Czekaj z której strony jesteś tutaj. To jest Luny Mati. To jest człowiek, którego. Ciężko powiedzieć, kiedy zacząłem maltretować. Ale chyba mam taką jedną datę. Był to. Woodcamp, jak sami to nazywali Forsaken, gdzie wtedy zobaczyłem, jakim pewnym siebie, jak, jak wręcz opluwał yy, wszystkich przeciwników dookoła to wtedy zaświeciła mi się lampka, że jakbym kiedyś był jakoś dużo bardziej opiniotwórczy to pewnie będę miał koza ofiarnego i tak było, tak jest przez bardzo długi czas Luny Mati atakowany przeze mnie z każdej strony w listach stawiany w jakieś tam xd detiery i tak dalej i tak dalej, a czy to czy ja mam rację, czy powinienem tak robić? nie wiem, pewnie nie a dlaczego? To jest, to jest ta jedna z, tych, jedna z tych spraw, o której już powiedziałem, oczywiście, czyli to, jakie pierwsze wrażenie na mnie zrobił. Druga sprawa to to, że jednak na tej samej proscenie nie siedzi już za długo. I to jest yy, powód, żeby yy, się nie patrz na mnie. Się nie patrz na mnie, Alvaros. Yy, to jest powód, żeby jakoś tam troszeczkę wyśmiać, że jakoś tam pod. Jak to się odmienia? Jak szczypać? Pod. Sz Dobra, gryźć, żeby trochę podgryzać, powiem, nie będę szczypał, tylko będę gryzał. A gryz, ale uszczypliwy w każdym razie być. No i Luny Mati, to jest zdecydowanie miejsce 3. Na podium się złapałeś, dumny jesteś, że obrażam tyle. Przystosowałeś się już trochę do tego. Nawet prosisz czasami, żeby cię obrazić. No to ja będę robił to dalej. Koris zabójstwo, determination, inaczej znany, znaczy znany też popularny Swain. Myślę, że tak można go nazywać. To jest człowiek, który też niejednokrotnie dostawał ode mnie. I to jest już naprawdę czołówka, bo tutaj nie mam pojęcia, z jakiego powodu to się działo. Nie mam pojęcia. Jakoś źle trafił z tym swoim Challenger'em. Źle trafiłeś, Koris z tym wbiciem Challengera. Ja zawsze mówię o tym, żeby właśnie to robić, czy wreszcie wbić jakąś poważną dewizję, bo bez tego się nie da. No, to ty akurat trafiłeś w jakiś najgorszy moment, w którym ja sobie pomyślałem. O. Determination. To jedzie gość, którego ja będę atakował. Jak będę mógł. No i tak się działo bardzo długi czas. Ten Swain wyśmiewany do tej pory ja ciągle gdzieś tam jak mogę, to, 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 to już czypnę. Jak mogę, to yy, palcem wytknę. Tego Swayna, tego Ty czymś jeszcze grałeś? Nie wiem, pewnie ornem jakimś, żeby łatwiej było. W każdym razie na pewno Swayn. Determination na miejscu drugim. Atakowany bardzo długo yy, przeze mnie. Ciągle gdzieś go tam męczyłem, ciągle. Hmm, deprecjonowałem jego miejsce w tym challengerze uważałem, że to wcale nie jest tak, że on jest challengerem tylko wbił sobie swainem, bo to otp i nikt nie, nie umie grać na swaina, bo nikt tym nie gra i sobie wbił, prawda jest taka że większość nie wbiła nawet swoimi otepekami. taki pil na przykład, gra tym, tą Reksa i co z tego, nic to mu nie daje nie jest to co prawda tierlista Inki, czyli tierlista Q. Można sobie dopowiedzieć. Nie jest to Daniel z GTS, zatem to jest moja tierlista ludzi, których wyzywałem, a z, przede wszystkim myślę, że na pierwszym miejscu nie mogło zabraknąć nikogo. Nie mógł to być nikt inny jak El Cuertos, któremu mianowicie yy, zniszczyłem karierę. Na, na spółkę zresztą z Piotrusiem podczas, z Czarnym Piotrusiem podczas drugiej Ultraligi zniszczyliśmy karierę i do tej pory ludzie uważają, że tak jest. No, no nie jest tak, nie jest tak. El Cuertos sam się z tego śmieje, ale do tej pory wiele osób mi to wypomina, że męczyliśmy go i to prawda, akurat bo tutaj nie ma wytłumaczenia dla nas obu. Męczyliśmy strasznie, atakowaliśmy, śmialiśmy się, mówiliśmy cały czas, że jest to nieszczęsny El Quartos, że jest to najgorszy zawodnik piratów inki, że jest to w ogóle. A, porażka wcielona. A nie był, a nie był, bo ludzie z jego drużyny dalej go chwalą. Chwali go Jaken, chwali go Harpun. Yy, także zresztą Harpun nawet bardzo go chwali, że z El Quartosem się grało super że grało się z nim lepiej niż z niejednym supportem w teraz, których spotykał na swojej drodze, a więc El Cuertos jak najbardziej na plus. A nawet jeśli już nie grał i został niby trenerem Fripi, to również, a to również musiałem mu dopiec i z drugiej strony go tam szturchać i mówić, że nie, 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 ty nie będziesz, ty nie jesteś trenerem na pewno. A jeszcze do tego Fripi, a ja Fripi nie lubię. No, no to masz. To na pewno nie będziesz. Nie byłeś trenerem. Nie. A czyli ty jesteś tam. Nie. Nie będziesz. Nie obchodzi mnie. Max Warrior nie będzie minerem, mi a ty nie będziesz trenerem. Rozumiesz to, El Quertos? Koniec z tobą. Więcej z tobą nie gadam. Top 1, El Quertos. No i tyle. Nie bez powodu mam tę czapkę na sobie. Zdrówko, do zobaczenia.